Witamy wszystkich bardzo serdecznie. W moim kolejnym odcinku zagrajmy w Kolobot. I dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy na temat tej gry. W zasadzie to jednej takiej ciekawej rzeczy. Znaczy w zasadzie to tak naprawdę to kilka rzeczy, ale opowiem wam tylko jednej. No tak właśnie, mamy animację. Planety nie widać, nie wiem czemu, ale mamy teraz animację lotu do innej planety właśnie. I ta planeta jest Tropika. Zaraz sobie obejrzymy raporty na jej temat. Dobrze. A więc wyświetlamy rozkaziki nasze. Możecie sobie to poczytać. W zasadzie tam nie ma wiele. Znaczy, dobra, temperatura widzimy, że znośna. Atmosferze jest helitlen, czyli można oddychać bez hełmu. Wiatr normalny. No to w sumie nawet byłaby fajna planeta do zamieszkania. I ma takie nawet... Litosfera jest dosyć podobna do ziemistej. To takie dziwne drzewo. I tam już widzimy coś ciekawego. A właśnie, co ciekawego, tak zauważyłem sobie na nagraniu, że tutaj mamy gdzieś klasy. Czyżby to oznaczało, że w tej grze jest możliwe tworzenie obiektów? A tu w ogóle mamy instrukcje dotyczące plików. Dobra, ja wiele rzeczy najwidoczniej w tej grze nie wiem. Postaram się dowiedzieć się przed następnym odcinkiem, ale mniejsza o to. Słyszę jakieś dziwne odgłosy w tle. Ci, co przeczytali rozkazy, wiedzą, co robić, a ci, co nie przeczytali, to powiem. Mam iść do tego X-a w celu zdobycia materiałów wybuchowych, zostawionych prawdopodobnie przez poprzednią ekspedycję. Nawet se sprawdzę. No, muszę go dostarczyć na statek. Nie wiem, jak go dostarczę. Bez transportera latającego to może być niewykonalne, ale dobra. Przelecimy się tam i zobaczymy. Może coś wykombinujemy. A, i właśnie. I jak zapewne zauważyliście... A. Jest w tej grze możliwe pływanie i... Ważne, jak jest jakiś obiekt pod wodą, to człowiek nie może, astronauta w sensie, nie może nas ten ich podnosić, a wszystkie roboty, jakie się zanurzą, z jednym wyjątkiem, wybuchają. Jak widzimy, te pole uniemożliwia nam skutecznie latanie, więc ja będę starał się unikać tego pola najmocniej jak się da. Więc to jest uciążliwe, te pola są naprawdę uciążliwe na tej planecie. Trzeba się to pod względem pogranicznym uwzględnić. Dobra. Nieważne. O kurna, mrówy. Dobra, może nie. Dobra! Nie są do przyjaźnie nastawieni. Spróbujemy zabrać. Co ty robisz, debilu? Dobra, spróbujemy zabrać ten materiał i się stąd wynosimy. No i padliśmy trupem. Ale nie przejmujcie się, tak miało być. Odpalamy sobie następny tą misję. I coś się tam rozjaśnia nam. Nie mamy hełmu. Ale spoko, w atmosferze jest tlen, więc to nie jest żaden problem. I znośna temperatura. No trochę taka gorąco. Dobra, nie. Znaczy, streszczę krótko dla tych, co nie lubią czytać. Dostaliśmy informację o tym, że mamy problem z silnikami, bo one się w zastraszającym tempie przegrzewają. I nie działa nam mapa. Hełm zginął gdzieś na dnie jeziora i nie możemy go wynurzyć. Nie możemy go wynurzyć, bo woda jest toksyczna niesamowicie, więc chyba nic z kolonizacji tej planety. Bez wody to ten. To nie ma co próbować nawet. I tak, i będziemy spotykać się w drodze mrówki. Oczywiście nie mamy z nimi najmniejszych szans bez robotów, które są... Bez tak zwanych dział.
Więc my sobie... Ojej, zapomniałem zablokować. Czekajcie. Zatrzymam się, mam nadzieję, że mnie ta mrówka nie kropnie zaraz. Dobra. Spadamy stąd. Nie wiem, czemu użyłem AWSD, jak to mogę strzałkami, ale dobra. Kwestia wygody może. Dobra, omijamy mróweczki. Nie atakujcie, im błagam. Aha, i nie przejmujcie się. Człowiek ma taką przewagę nad ten... nad robotami w tej grze, że jak zostaną mu zadane jakieś obrażenia, to on się wyleczy. Sam sobie. Zregeneruje się. I jest także wytrzymalszy od robotów. O dziwo. Nie wiem, z czego jest ten człowiek zrobiony. Ale takie mrówki... to one od razu go nie zabiją. Chyba, że będziemy przez dłuższy czas ostrzeliwywani, to inna bajka. Ja chyba gdzieś zboczyłem z trasy, bo nie przypominam sobie, żebym... Dobra, mniejsz. Jakieś niewidzialne mrówki tu są, generują mi się jakieś błędy, bo widzieliście, że tam jakiś cień się poruszał, no to teksturkę gdzieś chyba... Dobra. Chyba tędy się szło. Tak trochę zgubiłem. Czekajcie chwilę. Dobra. Jestem z powrotem. Nie. Z dala od wody. Dobra, i tam no i napisali tam także w wskazówkach, że mamy się kierować właśnie pozostałościami po ostatniej cywilizacji. Nie. Nie wiem co. Znaczy nie cywilizacji, tylko ekspedycji. Nie wiem, w czym to pomoże, ale dobra. No, a teraz tam jest samo jezioro, więc na pewno tam nie idziemy. Wody musimy kategorycznie unikać. I zatoczyliśmy kółeczko. Czyli poszedłem chyba w złą stronę. Dobra, zgubiliśmy się, ale to nic. Wiem, że tam na pewno musimy tędy iść, bo ostatnia ekspedycja, wiecie, no. Dobra, unikać krzaków, bo w tej grze można się zablokować o krzaki, co jest dla mnie kpiną. Ale cóż, ta gra ma już swoje lata, więc nie możemy wymagać od niej, żeby była doskonała. I ogólnie, moim zdaniem, powinna być jeszcze druga taka gra, w którym byłoby programowanie, ale tym razem trochę tak, żeby poważnie podejść do tematu, żeby gra coś jak Mass Effect z programu. Nie wiem, dobra, mniejsza o to, no. Nie wiem, to było, nie wiem, czy to by było trudne do zrealizowania, czy co. Ale pomysł jest fajny naprawdę, no. Tylko trzeba było zrobić coś drugiego. Takiego samego, no, się może nie do końca takiego samego. Tylko wiecie, z lepszą grafą i ten, żeby... Dobra, mniejsza o to, bo wy pewnie nie rozumiecie, o co mi chodzi. Ja nie chcę mi się teraz tego tłumaczyć. Teraz jest najtrudniejszy moment tej misji w zasadzie, czyli od wyspy do wyspy, bo można... Bo człowiek ma problem, jak widzicie, z wyhamowaniem. Dosyć spory problem, powiedział. A teraz tu się leciało. I teraz możemy... tam jest to... Tutaj, na tym obszarze, jest stosunkowo płytko, więc równie dobrze możemy sobie tutaj wylądować. Widzicie? Dobra, i teraz tam musimy iść. Tam, gdzie ten krzaczek. Raczej tak. I tu będzie mrówka, więc gazem. Ignorujemy to ogniwo, które tam leżało. Dobra, jest już stateczek, jak widzicie. My się stąd zwijamy, bo ta okolica jest dosyć niebezpieczna. Ciekaw jestem, jak w tym statku jest możliwe życie. Mniejsza od... O, jakieś lagi mam. Nie wiem czemu. Nie wiem, może akurat jeśli chodzi, współpraca z Frapsem, jeśli chodzi o tą grę, jest taka, a nie inna. Dobra, czas na atak, czyli w tej... Tutaj po raz pierwszy... Przyjedziemy przygotowani. Teraz, no jak widzicie, mamy tutaj dwa transportery.
Dupy tą nie urywa. Dobra, pierwsze co zrobię w tej misji. Doskonale. To tam jest. O. Tutaj należy wybudować bezapelacyjnie stację paliw. Bo. No, teraz walnę. Raport. Źródło energii jest od. Tam, gdzie jest niebieska flaga, tam jest źródło energii, no. Dodatkowe informacje wykryto, olbrzymie mrówki, zagrożenie niebezpośrednie i użyteczne pozostałości, czyli właśnie tu mamy te użyteczne pozostałości. Najlepiej to byłoby gdzieś odkryć kopalnię. Podnoś to. Dobra, ja tam podładuję. Aha, i taki sposób ładowania nie działa, od razu mówię. Trzeba wejść człowiekiem. A ewentualnie może to zrobić robot, który transporty, który trzyma ogniwo i przy okazji te ogniwo jest ładowane, a przy okazji no wiecie, paliwo tego właśnie robota. Dobra, nieważne. Jak widzicie, tutaj jest trochę mało płaskiego terenu, więc możliwość rozbudowania się jest bardzo mała. Więc ja zalecam udać się tutaj, gdzie jest dużo właśnie przydatnych rzeczy i więcej przestrzeni jest. I tutaj sobie właśnie wybudujemy stację badawczą. Bo nigdzie indziej miejsca nie ma. Ja już od razu zaniosę paliwko na tą stację. W sumie najmniej przydatne będzie, tu są transportery na kołach, bo tu są, jak widzicie, tu jest budowa tutaj jest budowa, że wyspy są, co nie? Trochę gównianie, bym powiedział. Dobra, i opracowujemy działo. Opracowanie działa trwa trochę dłużej niż latania i gąsienic, więc proces potrwa dłużej. Co na pewno jest logiczne. Dobra. Pozwólcie, że ja znowu się obawię w programowanie. Zaczynamy standardowo. Tutaj ja po prostu będę ten. To będzie bardzo prosty programik, w którym po prostu będę. Ten. I teraz tutaj pętra while, o której nie wspomniałem, czyli po prostu wykonuj się tak długo, dopóki będzie spełniony warunek w nawiasie. Jeśli wpiszę tutaj true, to znaczy to jest nieskończoność, ale ja nie chcę true, tylko energy power cell bodajże. Nie wiem, czy to tak było. A to jest po prostu taki, czyli while warunek i takie wait 0,2 to jest właśnie ten. A następnie wracaj na statek. No i tam. Zapiszę go jako nowy. A, zmienność jest zadeklarowana. Dobra, to tam wstawię. To zastąpię to waitem. I właśnie muszę znowu ten wejść. Gdzie jest power station? Power station.
Dobra, tam. Niech czeka. Spróbujmy 30 sekund. Albo w sumie nie, mam lepszy pomysł. Mam lepszy pomysł, jak to zorganizować. Zadeklarujemy sobie zmianę typu point, którą już ten pos. Point to jest po prostu zmienna, która przechowuje punkt. Punkt, czyli to jest coś, co jest określone xy, co nie? I chcę, żeby on zachował obecną pozycję. A jak już wykonasz zadanie... No, czyli ten program tłumaczy, co robi. Najpierw pobiera obecny współrzędny, na jakich jesteśmy. Następnie idzie na power station. Idzie ten. Znaczy się... Pod zmianą typu item jest... jakby jego uwaga... Jest po prostu stacja paliw. I tam idzie. Czeka tam na tej stacji 30 sekund, następnie tu wróci. Mam nadzieję, że to zadziała. Chociaż niepotrzebnie dałem mu 30 sekund, ale dobra. Przynajmniej... Ja wam gwarantuję, że on tu wróci. W tym czasie sobie zrobimy coś pożytecznego. O ile się nigdzie nie zaklinuje. No i to jest takie dobre, bo on... On tam... Zautomatyzowałem właśnie sobie czynność. On tu zaraz mi wróci z pełnym naładowanym paliwem, które mi się zaraz przyda. Dobra, zaraz zbudujemy sobie robota działo. I jeszcze zbudujemy sobie w tym miejscu radar. I warsztat też by wypadało, ale... On nie będzie chyba konieczny. A tu jeszcze mamy kostki, więc... Ja sobie wybuduję radar. Już tu wraca? Nie, bo coś mu za długo schodzi to. Co jest? Coś ty zrobił. Coś nie zadziałało, nie wiem co. Nawet sobie przeanalizuję tak na szybko. A, już wiem. Tutaj powinienem POS walnąć. Tak, to teraz wam... Teraz wam pozwólcie, udowodnię wam, że to działa. Muszę wam to udowodnić. Tylko zmniejszymy trochę czas oczekiwania na 5 sekund, bo... Wiem, że tak trochę wydziwiam teraz. Ale... I zaraz sobie opracujemy trochę bardziej skomplikowany program, już batalistyczny. Taki powodny. A stacja to tylko nam zabiera ten. To nam tylko zabiera przestrzeń. I teraz... A, jeszcze o jednym nie pomyślałem. On nie wróci teraz tam, gdzie powinien, tylko on wróci tutaj. O, tutaj w miejscu, w którym odpaliłem program. Czyli tutaj. Ale dobra, ale wrócił tam, gdzie był, więc chyba mi wierzycie, że działa, no. Zresztą wierzycie mi, czy nie, ja mam na to wyjebane, macie mi wierzyć. Dobra. I powiem wam tak. A właśnie, jeszcze zaprezentuję działanie warsztatu. Tylko coś przyrwne tak porządnie. Znaczy, mógłbym się przelecieć nad terytorium mrówek, ale to jest trochę niebezpieczne. O, jak wiecie, uszkodziłem się. Więc teraz... Dobra. Zużyłeś trochę energii, to zasuwaj się podładować. A w zasadzie to wiecie co, ja sobie ten program zapiszę pod nazwą, nie wiem, Power, po prostu. Ok. I taki sam program.
I dzięki temu. A, enterem się. A nie, research. A, research już mamy, w sumie to nie musimy. To niepotrzebnie się, kurde, ten. A, jeszcze jest message, to po prostu wiadomość. No ale, jak widzicie, idea jest taka sama. A, to teraz ten. Eliminacja. Eliminacja, nazwiemy go tak złowrogo. Dobra, pierwsze co musimy zrobić, to unieść naszego robota w taki sposób, żeby... Znaczy powiem tak, jeśli chodzi o programy przeznaczone do batalistyki, to bardzo złym pomysłem jest wykorzystywać instrukcję typu Goto, bo ona jest zawodna. Więc co możemy zrobić? Jest kilka sposobów, żeby poruszać się robotem. Taki najbardziej skomplikowany to manipulować silnikami. Roboty posiadają wbudowane dwa silniki i silnik może mieć wartość od minus 1 do 1. Więc... Dobra. Po kolei może. Ustawiamy moc na 0,2. I to jest ustawienie po prostu mocy. I dopóki pozycja nie będzie większa od 10, nic nie rób. Pamiętacie, to jest takie do nic nie robienia. Dobra, a następnie wyzeruj moc. Następnie wyzerujemy sobie moc silnika odrzutowego. Dobra. Sprawdźmy tylko, czy ten. Czy działa. Czy nie będzie za ni. No, myślę, że będzie dobrze. Czy w zasadzie wiecie co? Ja usunę ten program. Nie wiem, jak się usuwa program. Dobra, mniejsza. Mam już recharge'a, więc niepotrzebnie oprogramowałem ten program. Ale mniejsza o to. Przydaj się na coś mój robociku i zasuwaj. Dobra. Teraz muszę tak pomyśleć sobie, co dalej. Teraz myślę, że zadeklarujemy sobie kolejne zmienne typu float. Zmiana typu float to jest po prostu liczba zmienno-przecinkowa. 0,2, 0,1, 0,31 i tak dalej. Tak sobie dir nazwę i może dist. Nie, dir... Dobra. Albo nie, dist też się przyda. Teraz robimy pętlę nieskończoną, żeby on w nieskończoność to robił. I pierwsze co zrobimy, a jeszcze poza pętlą, jeden, jeden, czyli silnik lewy i silnik prawy działają z tą samą mocą. Czyli tu chodzi o to, że jeżeli silnik działają z tą samą mocą, to znaczy, że on będzie leciał prosto. I teraz tak. A, jeszcze zapomniałem w ogóle. Object item, no. Zostajemy przy naszej ten. Alien End, bo to jest nasz, tak się nazywa nasz nieprzyjaciel. I pierwsze co zrób to... W zasadzie to możemy wywalić. Pierwsze to zrób to podstaw pod dir.
ukośnika direction. A pod dist item. A nie, nie, wrót, to nie, tak nie działa, przepraszam. Direct, to jest, direction to jest funkcja, a ten kopta position. Czyli to ta instrukcja też, żeby podstawił pod zmienną dir kierunek. Kierunek właśnie naszego obiektu. A di... A nie, to musi, to... Position i item.position. Position, kurde. No. Dobra, i pierwsze co zrób, następnie to obróć się. Turn to jest komenda do obrotu. Czy na przykład turn 90 stopni, to się obróć o 90 stopni, to chyba nie muszę nic tłumaczyć. Obróć się w kierunku właśnie. Czyli, że obróć się w kierunku naszego obiektu. I teraz silniki proszę na pełną moc. I teraz tak, musimy warunk. Warunek jest, musimy jeszcze ustawić warunki specjalne. Mianowicie one polegają na tym, że jeżeli... Jak zauważyliście pewnie, teren jest górzysty. Więc musimy się cofnąć. I za pomocą instrukcji if. If to jest warunek, że jeżeli warunek jest spełniony, to zrób to. Jeśli nie jest, to zrób coś innego. .z jest mniejsze od 10, to wtedy należy trochę ten. Trochę. Znaczy się, należy się podnieść na pełną moc, ale w przeciwnym wypadku, czy jeżeli pozycja jest większa od 10, to wtedy się trzeba tak leciutko obniżyć. No, no i tutaj ta instrukcja jest. Służy do kontroli. No, na razie ten. Wiecie tylko, że służy do kontroli. Albo wiecie co? Nie wiem, czy jest sens, bo ja się teraz tak trochę obecnie miotam i wy możecie ziewać już. Więc ja może... A ja bym jeszcze zapomniał w ogóle, że na początku jeszcze trzeba celownik ustawić na minus 20. Dobra, wiecie co? Póki co to ja może ich ręcznie wykończę i wam zaprezentuję ten kiedy indziej ten ten program, bo ja muszę sobie go przypomnieć. Kolejna wada jest taka, że nie mamy kontroli nad ogniem. To znaczy, że on, jak klikniemy lewy klawisz myszy, to on pełną, to on 20-kilkusekundową salwę wystrzeliwuje, a nam nie jest potrzebna taka salwa. Wiecie co, i ja z wami przerobię te ćwiczenia, no bo po pierwsze ja muszę sobie co nieco przypomnieć odnośnie programowania w tej grze. A przy okazji wy się czegoś nauczycie. Jak widzicie, każdy strzał zabiera mi określoną ilość energii. No i tam widzę już, że mój robocik wykonał zadanie. Ale trzeba jeszcze chyba uwzględnić silniki, które się przegrzewają. Dobra,
Jedna mrówa jest za blisko naszego terenu. To ją usuniemy za moment. A, to jest ochrona. Czy to jest... To pewnie jest osłona, to co... To gówno. Dobra, zasuwaj. Ja trochę odpocznę. Tak nic nie robię, no to trochę ciężko mi komentować. Nie wiem czemu. Nie wiem, czy tak każdy ma. A właśnie, to jeszcze wejdziemy sobie wewnątrz tego research. Tu jest energi... Tu je... Ten zwitek to jest właśnie energy cell. Tak to się chyba robiło. Nie wiem. Dobra, teraz te, które są blisko naszego statku, wypadałoby wyeliminować. Teraz będzie jedną salwą? Nie było. Dobra, jeszcze tam są. Ale pod osłoną są one, więc będzie ciężko je dorwać, więc ja nie będę ryzykował. Chociaż starczy mi energii na jeden strzał. To jak... Uda się? No, udało się. No, jak widzicie... Jak robot wpada do wody, to jak się zanurzy na pewną głębokość, to ulega zniszczeniu. Dobra, no, więc ja po prostu z Marshalla chyba po prostu sobie przekopiuję ten program i wam go pokażę. Bo ja już miałem taki gotowy program. Więc wiecie. A jak mam tak motać się z tym, no to... To po co to komu? Dobra, teraz mamy szkołę strzelania. No i to jest taka przyjemna w sumie szkoła. I chyba wiecie co? Możliwe, że nawet spróbuję to programem walnąć. Nie, bo... Albo nie, ręcznie w to zrobię. A rozkazy. Tutaj akurat dane z raportu nie mają. Czy ja mam przelatywać i niszczyć te ćwiczenie banalne w swojej prostocie? A mi tu Skype się wywalił. Ja miałem w ogóle cały czas Skype'a. Dobra, komputerku, wytrzymaj jeszcze chwilę. Dobra. No i nie uważałem. I zachwiałem porządek. Dobra, nieważne. Kontynuujemy. Jestem skupiony na innej rzeczy i tak to jest, krótko mówiąc. Ja trzeba mieć na uwadze, jak się chce ręcznie obsługiwać roboty, że nim strasznie trzęsie, jak strzela. To może trochę ten utrudnić. Nie wiedzieć czemu zamiast normalnego dynamitu wstawili tutaj roboty ćwiczeniowe z ładunkiem wybuchowym. Chociaż może dlatego są większe niż ładunki wybuchowe, ale dobra, mniejsza. Mniejsza o to. My skupmy się teraz na naszym celu. Czyli na rozwalaniu naszych celi. W ogóle z tego, co ja zauważyłem, co ja odkryłem ciekawego, jak po plikach systemowych się tej gry ten... Wiecie, o tych plikach, co... co są tam, gdzie jest w katalogu z grą, który wybraliśmy sobie przy instalacji gry, to zauważyłem, że tam jest dostęp do wszystkich skryptów, do... I co ciekawe, skrypty, które programu... skrypty są napisane w identycznym języku, co się programuje w tej grze. Pewnie mnie zrozumieliście, o co chodzi.
Dobra, to jest kolejna misja, w której będziemy. Chociaż chyba badać już nic nie będziemy. Dobra, ja już widzę pierwsze, co powinniśmy. Już widzę, co powinniśmy jako pierwsze oprogramować. Dobra. Wykorzystamy sobie ten transporter od razu. Tutaj musimy. A, rozkazy, oto one. Raport. Czyli tak, bez zmian. A, i tutaj co ciekawe, czarna skrzynka jest właśnie pod wodą. Albo nie, trochę tak. Na bok jeszcze bardziej. Ja póki co widzę, że jeśli chodzi o program do zbierania tytanu, to dalej go nie ma, więc ja go bardzo szybciutko sobie opracuję. Dobra. Opracujmy se Collect Titanium. Pierwsze co robię, to deklaracja zmiennej typu Object. Nie będę wam tłumaczył, co to są obiekty, bo to jest naprawdę temat na dłuższy. No a tego się tak łatwo wytłumaczyć nie da, o czym się przekonałem na własnej skórze. Ach tam, tak to jest, jak się pisze na odpierdol. A stop. Dobra, Ctrl X. Teraz będę przez dłuższy czas pisał. Znaczy nie przez taki dłuższy wcale. A i oczywiście kolejna zmienna. No tak dla estetyki w sumie mogę uniknąć. Nie, ona nie jest potrzebna, ta zmiana typu POS, ale niech już będzie. Konwerter. Position, dobra. No, upuść. To już ten program na pewno kojarzycie z mojego poprzedniego odcinka. Będzie identyczny z jedną, no tylko z tą różnicą, że po prostu zapętlę to w nieskończoność. Tak, dopóki mu się bateria nie wyczerpie. W sumie co do innych planów, co do tego robota nie mam. 15 sekund, tyle trwało. A nie. To jeszcze sobie wstawię tutaj. Taka moja dziwna estetyka. I teraz pod position. I tam było 8,54. Czyli po prostu, żeby szukał w jakimś tam okręgu wolnego miejsca. Go to pos i drop. I tak w kółko. Teraz mam nadzieję, że on. Albo nie. Trochę go spowolnię, żeby tak nie gazował. Dobra, teraz możesz. Jakby nie znalazł tej. Co on odwala? Dobra, to już tam przygotuję od razu ogniwo dla naszego nurka. O dziwo nie musimy nurka opracowywać, co mnie dziwi. Robot nurek w tej grze to jest jedyny typ robota, który jest w stanie pod wodą przebywać. I on jest po to, żeby jakieś tam obiekty pod wodą, które znajdują się pod wodą, tam przewoził. Bo niestety człowiek ma takie ograniczenie, że nie może podnosić obiektów, które są pod wodą. Co jest dla mnie niezrozumiałe, ale dobra. Chrzanić. O Jezu. Jeszcze trochę dalej. O właśnie, w taki sposób możemy sobie teren sprawdzić pod budowę. Dobra.
Teraz weź się gdzieś blisko, daj to. No oczywiście musi jak najdalej od... Ale dobra, mniejsza. Program jest niedoskonały. Może coś wymyślę, żeby go opracować. W sumie... Zatrzymaj dupę. Nie potrzebujemy więcej kostek i się... Puść to badziewie. I ty już wracaj na statek, ty już się nie przydasz w ogóle. Już nie będę oprogramował nic, no bo już mi się nie chce w sumie. Jak mamy dostępne ręczne sterowanie, to już nie komplikujmy sobie życia. Budujemy naszego nurka. I mamy zabrać ze sobą nurka, nic tam nie piszą w rozkazach, ale... I tak go weźmiemy, bo czarną skrzynkę musi nam przynieść. Dobra, opracowanie, to teraz zejdź mu z drogi. Ja teraz... na wszelki wypadek go wyprowadzę. Już tutaj sobie wgrajmy gotowy skrypt. Zapewniam wam, że nic się w nim nie zmieniło. Tutaj zalecam go zaprogramować, żeby znalazł tam tą skrzynkę, bo nie możemy zbudować, jak zauważycie. Jak zauważycie, nie mamy dostępnego radaru, więc nie wiadomo... Więc byśmy szukali po tych wszystkich jeziorach, co nie? Chociaż z reguły... Dobra, pokażę wam. Czarna skrzynka jest z reguły tam, gdzie jest wrak statku, gdzieś w pobliżu. O, już ją widzę. Możemy także człowiekiem poszukać sobie tej skrzynki, a potem wysłać po prostu nurka tam, gdzie jest, ale to rozwiązanie jest zabawniejsze. A wiecie, nie wybuch i podnosi przedmiot. A ja bym nawet wam pokazał, że człowiekiem się nie da, ale nie chce mi się. Po prostu wyskakuje wtedy komunikat, że nie można. Że nie można. Zresztą nawet gdybym mógł, to pewnie bardzo trudno by mi się właśnie ten... wychodziło z tego jeziora. Dobra. Zaraz. No już możemy. Zmywamy się. Dobra, i to było na tyle. W następnym odcinku zamiast na następną planetę przeniesiemy się na plac ćwiczeń. Wszystkie ćwiczenia po kolei z wami przejdę. I będę... No tak, żebyście trochę język poznali przy okazji, no bo naprawdę... Polecam. Bo granie w tą grę bez znajomości języka i oglądanie filmików to może być nie to samo, ale to by było na dzisiaj na tyle. Tak więc mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.